Ostatnio trochę ponarzekałem, ale było mi to potrzebne. Jak można było być może zobaczyć, czułem dużą ulgę, że się wygadałem, a nie skończyłem gadać. Nie wspomniałem o bardzo istotnym objawie, jaki mam. Być może jeszcze bardziej uciążliwym niż problem z poruszaniem się. Jest to problem z oddechem. Nawet leżąc na wznak w jakimś bezpiecznym kącie, nieraz czuję się, być może astmatycy tak się czują. Z trudem wciągam powietrze i z ulgą je wypuszczam. Ponoć należy oddychać odwrotnie. Powinno się robić nieco szybszy wdech i nieco dłuższy wydech. Mi się to często niestety nie udaje, bo robiąc wdech czuję się, jakbym dźwigał sztangę. Jak robię wydech, to czuję się, jakbym ją opuszczał. Coś takiego. Teraz trochę przesadziłem. Ale nieraz tak to właśnie wygląda. Robiąc wdech się czuję, jakbym prowokował jakieś niebezpieczeństwo. A wypuszczając, mam wrażenie, jakbym pozbywał się ciężaru. To musi być jakiś stary lęk. Naprawdę stary. Czuję takie myśli w rodzaju: uważaj, nie sprowokuj rodziców. Nawet oddechem nie dawaj im znaku, że jesteś, że się tu kręcisz. Bo zaraz dostaniesz ochrzan, czego się tu kręcisz. Co ty tu robisz, czego jeszcze nie śpisz? Być może dlatego, jak się robi ciemno, to jest to szczególnie uciążliwe i dokuczliwe, szczególnie nasilone. Pamiętam, że do pewnego momentu, jak się budziłem w nocy, to jeden rodzic, nie powiem który, choć tyle anonimowości zostawię, zaczynał się. Znaczy, jak go obudziłem, to podchodził do mnie bardzo wyrozumiale. I mówił: co się stało? Czego nie śpisz? Co ci dolega? Ale od pewnego momentu, i pamiętam, że po raz pierwszy, jak to przeżyłem, to był to dla mnie ogromny szok. Zamiast właśnie takiego podejścia było takie: czego nie śpisz? Co jest? Czego przeszkadzasz? Mówię: o ludzie, co się stało? Cóż za nagła zmiana, co zrobiłem nie tak? Pamiętam ten jeden konkretny raz. Jak się otrząsnąłem z szoku, to wydukałem, że chyba jestem chory, chyba coś mi tam dolega. Czy się mną zaopiekuje? No wtedy powiedział: no dobra, no to się z tobą zajmę. Już był łagodniejszy, ale od tego momentu już nigdy nie miałem tej pewności. Jak mi coś dolegało w nocy, czułem niepokój. Co teraz będzie, jak dawać, że śpię, czy budzić rodzica? Od tego pory mam wrażenie, już zawsze było. Pierwsza reakcja, takie ofuknięcie, a dopiero potem, ewentualnie, jak się zdołałem wytłumaczyć, no to jakaś tam opieka, jakieś tam pocieszenie. Oczywiście, im byłem starszy, tym było gorzej. Teraz to już w ogóle nie ma o czym mówić. Ale chodzi o to, że od samego początku czułem, że za mało jest tego zrozumienia. Jak sobie uświadomiłem, że im jestem starszy, tym będzie gorzej, no ta świadomość mi nie pomagała. I pewnie dołożyła się do takiego przeświadczenia, że bycie, dorastanie to jest generalnie droga z raju do piekła, jednokierunkowa.
i być może, no, znaczy jestem niemal pewien, że jest jedna z głównych przyczyn, dla których bardzo nie chciałem dorastać. Bardzo chciałem zatrzymać ten okres dzieciństwa. Oczywiście od pewnego momentu, od momentu, kiedy sobie w pełni uświadomiłem, że bycie dorosłym wcale nie jest fajne, to wcale nie znaczy, że mi teraz wszystko wolno. To wcale nie ma takiego poczucia, że teraz to już jestem niezależny i mi nikt nie będzie mówił, co mam robić. Wprost przeciwnie. To może tak działa, jak się rzeczywiście jest niezależnym, rzeczywiście można pójść na swoje i jak ma się albo i albo. Jak ma się na tyle mocny charakter, że człowiek będzie olewał gderania albo naciski mniej lub bardziej agresywne otoczenia. Ja niestety nie mam takiego charakteru. Nie nauczono mnie tego za dziecka. Z wielkim trudem uczę się tego teraz jako dorosły. Więc nie tylko nie poszedłem na swoje, ale nawet we własnym domu. Czuję się tak, jakbym był obcy, jakbym wszystkim przeszkadzał, jakbym był intruzem. Jakbym nie miał prawa do własnego kąta. Chociaż w sposób świadomy, oczywiście nikt mi tego prawa nie odbiera. Ale zostało mi to tak wbite do głowy, że nie mam prawa do własnego miejsca, chyba że się wyprowadzę gdzieś do własnej kawalerki, a nie stać mi na to ani fizycznie, ani psychicznie. Ktoś tutaj się być może będzie czepiał, żebym nie mówił, że mnie nie stać. Tak, tak. W przyszłości nie wiadomo, co będzie. Może będzie mnie stać. Mam nadzieję, że w ogóle po to kręcę tego vloga z nadzieją, że dzięki temu nabiorę dystansu, nabiorę pewności siebie i kiedyś to mnie na wszystko będzie stać, albo przestanie mi przeszkadzać i nie będzie mi zależało, żeby gdzieś dokonywać jakichś zmian na zewnątrz, bo będą zrobione tutaj w głowie. Ale póki co mówię jak jest, mówię jak czuję. Póki co. Dla tych, co do których nie dotarło. Najpierw to wypowiadam na głos, co czuję. Właśnie po to, żeby nabrać dystansu i gdzieś w dalszej perspektywie mieć więcej sił, żeby to zmienić. No.